na razie właśnie mogłaś uprawiać każdą dyscyplinę sportu, bo masz takie wrodzone predyspozycje do tego, że sportu, do takiego szybkiego sportu. Dlaczego siatkówka? Od zawsze starałam się jakby uprawiać aktywność fizyczną. Od młodego naprawdę dochodziłam z koleżankami, z kolegami na dwór czy na pole, jak kto woli, więc no myślę, że to jest takie zainteresowanie sportem bardzo wrodzone i mówię, że od małego naprawdę starałam się no, trenować cokolwiek, wychodzić na dwór, no naprawdę, mama nie mogła mnie okiełznać czasami. Ale zawsze były to gry zespołowe? Czy jednak... Nie zawsze, nie. Było też bieganie, było też tenis. No to, co mi przychodziło do głowy, na co miałam ochotę, to uprawiałam, ale skończyło się na siatkówce. No poczułam, że to jest to coś i chcę to robić w życiu. No i tak dążyłam do celu i... No i teraz właśnie jesteś w... Szczyrku. W Szczyrku. Właśnie, jesteś osobą bardzo młodą, bo to jest 20 lat, 10%, ale... Poznań, Szczyrk, Wrocław, Łódź. Teraz zatrzymasz się w tej Łodzi, czy dalej będziesz podróżować siatkarsko? No to jeszcze tajemnica, ale podróżować będę, no bo wiadomo, w każdym klubie się podróżuje. Podróżujesz też mocno z reprezentacją. Ale właśnie wróćmy do tego, że teraz na tym zgrupowaniu w Szczyrku, do którego wróciłaś, bo przecież tutaj tą edukację siatkarską odbywałaś, jesteś jedną z zawodniczek bardziej doświadczonych. Teraz jesteś taką małą dla swoich koleżanek, czy starszą siostrą, podpowiadasz, doradzasz, karcisz? Nie no, myślę, że można taką starszą siostrę, koleżankę, przyjaciółkę, to można jakby mnie podpiąć pod to. Ja jestem taką osobą, że lubię jakby pomóc, jeżeli coś widzę, nie wiem, jakąś wskazówkę dać, albo cokolwiek, no nie wiem, podpowiedzieć, więc myślę, że jakby jestem taką osobą i to ze mnie płynie po prostu naturalnie. Nie czuję jakiejś presji, że muszę teraz jakoś sztucznie się zachowywać i pokazywać nie wiadomo co. Nie, to na pewno jakby nie wchodzi w grę. No natomiast jakby chcę dawać przykład dziewczynom, jak mają się, nie wiem, zachowywać, jak to wszystko wygląda w trochę bardziej dorosłym wieku, że tak powiem. No więc myślę, że ja się czuję fajnie w tej roli. Myślę, że jakby sprawdzam się w tym i zawsze próbowałam jakby komuś pomóc. Czy to była jakaś, no wiadomo, starsza, no to trochę było mi nieraz głupio, ale no zawsze tak jakby płynęło to ze mnie i myślę, że teraz jakby też lubię dawać przykład, więc... No ale to jest właśnie taki rodzaj odpowiedzialności, ale też powiedz, no pewnego rodzaju stresu, bo to mimo wszystko na twojej pozycji to jest duża odpowiedzialność. Od ciebie się zaczyna... Ta cała gra, cała akcja, tak? No tak, ja no, kocham to, co robię, lubię to robić, to jestem bardzo naturalna w tym, więc wiem, że to jest odpowiedzialność, ale jakby no, sport jakby kojarzy się z odpowiedzialnością, łączy się z odpowiedzialnością, łączy się z presją, ze stresem, z nerwami. Jestem osobą, która bardzo lubi grać spotkania jakby z dużymi emocjami, jakby z każdym rodzajem, czy jest to strach, czy są to nerwy, czy jest to radość, czy smutek. Naprawdę to jest taki dla mnie impuls, bodziec, na który ja bardzo dobrze reaguję i no tak jak mówię, jestem bardzo odporna na takie jakby presja taka ciążąca na mnie, no to w ogóle... Raczej cię mobilizuje. Tak, raczej mnie mobilizuje. Tak, dokładnie. No. Nie jest to jakby gaszące mnie, tylko jeszcze bardziej... nie wiem, motywując, tak jak mówisz. Libero to jest taka niewdzięczna pozycja, bo zazwyczaj media, kibice zapamiętują te zawodniczki, tych zawodników, którzy kończą akcję. Najczęściej ich nazwiska są tą pieczęcią na udanej części meczu. Ale twoje nazwisko, jak tak posłuchacie komentarz, też się często przewija i to raczej w pozytywnych odczuciach ekspertów. To też świadczy o tym, że mimo młodego wieku jednak ten poziom zachowujesz równomierny. No ja się mogę tylko cieszyć z tego.
Naprawdę jest mi bardzo miło, że też zauważyłam jakby, że to płynie czy z mediów, czy też od samych kibiców po meczach podchodzą. Jest to naprawdę bardzo miłe, no ale tak jak mówię, jest to dla mnie mega motywujące i bardzo się cieszę jakby, że mogę wykonywać dobrą robotę dla jakby obu drużyn, czy to do reprezentacji, czy to jakby dla klubu, no bo jest to moja praca i jakby każdy człowiek powinien dążyć do tego, żeby w pracy robić wszystko jak najlepiej. No więc ja mogę się tylko cieszyć, że te pochwały są, natomiast nie robi to ze mnie, nie wiem, jakiejś gwiazdy, po prostu zbieram to i daję sobie tak na wstrzymanie z tym, natomiast no jest to, bardzo się cieszę z tego, no ale też nie mogę jak za bardzo obrosnąć w piórka, no bo wiadomo, no nie jest to dobre dla tak młodej osoby. Jesteś ceniona za to, co robisz na boisku, ale też wzbudzasz ogromną sympatię, jesteś kobietą obdarzoną niebanalną urodą, jak określiły cię media, kiedy pojawiłaś się na boiskach, wtedy jeszcze Orlen Ligi, mając 18 lat. Tak. Ale chyba, tak zauważyłem, bardziej sobie cenisz, jeśli jesteś zapamiętywana jako dobra siatkarka, a nie tylko piękna kobieta. No nie, dla mnie jakby uroda to jest w sporcie, jeżeli chodzi o stricte sport, to jest tylko dodatek. To jest tylko dodatek, nie wiem, może lepiej się oglądać dziewczyny, które są ładniejsze, natomiast sport na tyle weryfikuje, że czy ktoś zagra dobrze czy źle i jak ktoś zagra źle i jest ładny, to jemu się bardziej pobłaża. Jeżeli ktoś tak myśli, no to na pewno no to nie jest na pewno prawda. Tak jak mówię, no co z tego, że jestem ładna, musiałam do wszystkiego dojść sama i nie miałam żadnego, nie wiem, żadnej przepustki. Proszę wejść sobie do kadry, bo tutaj jesteś ładna. No okej, okay, no musiałam zapracować jakby na swoje nazwisko sama i no jakby z tego się najbardziej cieszę, a nie jakby z tego, że jakoś tam mam urodę. Ale tego pytania miałem ci nie zadawać, ale zadam, bo ono jest takie może, a nawet nieuczciwe. Bardziej talent czy bardziej praca pozwoliły ci być w tym miejscu, na którym jesteś? U mnie? Tak. Jeżeli chodzi stricte o mnie? Tak, tylko ciebie. Talent. Nie, myślę, że talent. I to nie chodzi o to, że ja nie wiem, nie trenuję, nie lubię trenować, bardzo lubię trenować. Bardzo lubię, nie wiem, z piłkami trenować, znaczy bardziej z piłkami, nie na siłowni. Nie wiem, dla mnie jest mega frajdą iść na trening, natomiast widziałam kilka przypadków jakby ludzi w sporcie, którzy musieli dążyć do pewnego momentu, do pewnego miejsca, jakby pracą wykonywaną o wiele ciężej niż ja, ponieważ myślę, że tu właśnie gra główną rolę talent i nie chcę wyjść tutaj na jakąś zarozumiałą. Po prostu no tak uważam. No, i... Czyli po prostu starasz się korzystać z tego, że opatrzność, Bóg ci dał talent, tak? Znaczy nie staram się korzystać z tego, staram się to... Ale byłby grzechem z tego nie skorzystać. Skoro masz talent, tak? No tak, to znaczy no też znalazłam się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, że jakby tą siatkówkę gram, że jakby to poszło do przodu, natomiast nie chcę z tego korzystać. Już skorzystałam, ale skorzystałam raz, później jakby sama się rozwijałam i do tego sama dążyłam. To był taki rodzaj kredytu, który dostałam. Tak, dokładnie. To było takie, okej, okay, proszę bardzo i jak to rozwiniesz, tak będziesz miała. Tak jak pościelesz, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, to coś w tym stylu. Jakby proszę bardzo, masz tutaj ode mnie talent, jakby starter i to jak dalej poprowadzisz swoją drogę, no to twój biznes już. A co teraz sobie jako siatkarka, jako sportowiec postawiłaś za cel? Co byś chciała osiągnąć? Na pewno chciałabym być spełniona. Chciałabym być fair wobec siebie, więc na pewno chciałabym grać tam, gdzie ja chcę. Nie mówię tutaj teraz, że jakiś klub by mnie nie chciał i ja tam chcę, więc po trupach do celu i chcę tam koniecznie występować. No myślę, że to jest... myślę, że są najwyższe cele, granie o najwyższe cele. Nie mówię tutaj stricte o Puchar Polski, Super Puchar, o takie. Po prostu chcę grać o najwyższe cele, chcę więcej i więcej.
jestem taką osobą, której no nie starczy jeden puchar, chcę mieć ich dużo, więc tak jak mówię. Jak reagujesz w momencie niepowodzeń? Czy niepowodzenie to rozpamiętujesz je, jesteś zła, czy zamykasz to niepowodzenie i starasz się wyrzucić je z pamięci i myśleć o tym, co będzie dobrego dopiero? Przed tobą? Nie, no częściej jestem bardziej zła. Częściej właśnie złość ze mnie emanuje, jak mi coś nie pójdzie. Ale nie jest to takie coś, że jestem później złośliwa i tydzień chodzę jakoś, nie wiem. A popłaczesz się na przykład? Tak, ale to ze złości. To ze złości. Łzy smutku bardzo rzadko zdarzają się, natomiast bardzo rzadko więcej jest właśnie takich łez ze złości. Ale... Jestem po prostu tak, nie wiem, przegramy mecz, jestem tak zła, że to bardziej powoduje to, że się rozpłaczę, rozkleję, niż to, że o Boże, przegrałyśmy mecz. Natomiast też od takie osoby się zdarzają, ja tego broń Boże jakby nie no neguję. No dobrze, jak wygrywacie i jest to triumf, zdobywacie jakieś trofeum, to też są łzy, ale radości, czy na przykład wielki, piękny uśmiech i tak, tak? Tak. Bardzo rzadko miałam coś takiego, że coś z czegoś się popłakałam jakby ze szczęścia. Bardzo rzadko. Bardziej miałam coś takiego, że właśnie uśmiech od ucha do ucha, super humor, wszystko fajnie, mogę się zdobywać świat, ale łez rzadko.